Ile jest wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, w których obie cyfry są parzyste? Na początku rozwiązania tego zadania spójrzmy na przykład właśnie takiej liczby, która spełnia warunki zadania. Dobrą liczbą jest na przykład liczba 62, bo zarówno szóstka, jak i dwójka są cyframi parzystymi. No i teraz jest pytanie, ile w ogóle takich dobrych liczb jest? No odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedni iloczyn. Iloczyn liczby wszystkich cyfr, jakie można wpisać w pierwsze, czerwone pole, razy liczba wszystkich cyfr, jakie można wpisać w drugie pole. No i teraz, ile cyfr możemy wpisać w pierwsze pole? Oczywiście możemy tu wpisać dwójkę, czwórkę, szóstkę oraz ósemkę. A ile cyfr można wpisać w drugie pole? Oczywiście możemy tam wpisać te same cyfry i jeszcze zero. Nie mogliśmy zera wpisać w czerwone pole, ponieważ liczb dwucyfrowych zaczynających się na 0 nie ma. Nie możemy napisać na przykład 06, no bo mogłaby być to ewentualnie liczba jednocyfrowa, po prostu szóstka. No ale nam chodzi o liczby dwucyfrowe, więc w czerwone pole nie możemy, krótko mówiąc, wpisać zera. Zatem mamy 4 cyfry, jakie możemy wpisać w czerwone pole i 5 cyfr, jakie możemy wpisać w pole zielone. Zatem nasz iloczyn jest równy po prostu 4 razy 5, co jest równe 20. Czyli odpowiedzią do zadania 10 jest odpowiedź B.